Covalis Conferences Canada oraz Stowarzyszenie Studentów Polskich na Uniwersytecie Torontońskim organizują konferencję wirtualną dla studentów, która odbędzie się dziś w godzinach od 1 do 4 po południu. Celem konferencji z udziałem młodych liderów z całej Kanady jest zamiar zrzeszenia studentów i licealistów polskiego pochodzenia wokół idei klubów polskich na wyższych uczelniach. Zadaniem klubów jest promocja Polski i dziedzictwa polskiego oraz krzewienie relacji z ojczyzną swych przodków. A oto krótkie wideo informujące o tym wydarzeniu, podczas którego poruszane będą także następujące tematy: stypendia i praca dla studentów, możliwości i uwarunkowania podjęcia studiów w Polsce czy uzyskanie polskiego paszportu. Dzień dobry. Nazywam się Sofia. Dzień dobry, witam. Nazywam się Majra. Cześć. Nazywam się Erickson Singh i wspólnie reprezentujemy Stowarzyszenie Polskich Studentów na Uniwersytecie w Toronto. Razem z Covalis Conferences Canada nawiązaliśmy współpracę, aby zorganizować wyjątkowe wydarzenie właśnie dla Ciebie. Czy teraz kończysz szkołę średnią? Jesteś zainteresowany studenckim życiem? A może już jesteś studentem i szukasz społeczności, do których chciałbyś należeć? Sprawdź swój grafik, ponieważ chcielibyśmy się poznać. Do naszego webinar Covalis Student Connect 27 czerwca. Od wybrzeża do wybrzeża, od wschodu do zachodu. Z Montrealu, Quebec. Od Stirling, Ontario. Mississauga, Ontario. Hamilton, Ontario. London, Ontario. Calgary, Alberta. Dołącz się do nas z innymi polskimi klubami akademickimi i połącz się wirtualnie. Skorzystaj z okazji, aby poznać Uniwersytet Western. Spotkaj Stowarzyszenie Polaków na Uniwersytecie McMaster. Z Toronto, Ontario, proszę poznajcie Uniwersytet Torontoński. Poznajcie uniwersytety z Montrealu. Spotkać u owce. Z Windsor, Ontario. Zapraszam do poznania Uniwersytetu w Windsor. Spotkać UBC od Vancouver, Brytyjska Kolumbia. Oraz inne szkoły. Nawiąż nowe kontakty z innymi studentami polskiego pochodzenia. Dowiedz się o możliwościach dostępnych dla polskie społeczności, takie jak stypendia i staże. Zapoznaj się z informacjami na temat obywatelstwa polskiego, w tym także z możliwościami studiowania, pracy i podróży po Polsce i Unii Europejskiej oraz ze specjalną prezentacją przedstawiciela Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto. Jesteś zainteresowany? Sprawdź poniżej link rejestracyjny i zobacz więcej informacji. Mamy nadzieję, że dołączysz do nas 27 czerwca. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.